Witam Państwa, Michał Bugno, to jest program Sektor Gości. Znajdujemy się na arenie Lublin, a naszym rozmówcą jest dzisiaj były bramkarz, a obecnie trener bramkarzy w Górniku Łęczna, Arkadiusz Onyszko. Witam serdecznie. Witam serdecznie. 2,5 roku temu przeszedłeś bardzo poważną operację, operację przeszczepu nerki. Powiedz, bo po tej operacji stwierdziłeś, że otrzymałeś nowe życie. Czy dzisiaj, kiedy pracujesz jako trener, jako człowiek w sztabie szkoleniowym, z Twoim zdrowiem wszystko jest w porządku? Tak, ja w ogóle nie mam żadnego problemu. Ja dostałem przeszczep nerki, już nie muszę chodzić na żadne dializy, już nie muszę się stawiać co drugi dzień w szpitalu na dializę. Normalnie funkcjonuje. Jedynie co, to muszę po prostu brać leki dwa razy na dzień, o godzinie 8 rano i o godzinie 8.20 wieczorem. A tak to normalnie funkcjonuje, żyję, jeżdżę, trenuję, chodzę na siłownię. Nie mam w tym absolutnie z tym żadnego problemu. Absolutnie nie jestem chory, w ogóle nie myślę o tym, że jestem chory w jakiś sposób. Czuję się fantastycznie, mam też dobrą opiekę medyczną w szpitalu Dzieciątka Jezus. Także tutaj, jeżeli chodzi o chorobę, to jest wszystko na 100%. Cała ta historia potoczyła się dla Ciebie bardzo szczęśliwie, ale Ty sam najlepiej wiesz, ile przeszedłeś, ile Ciebie kosztowało to nerwów, zdrowia, cierpliwości. Jak Ty zareagowałeś, kiedy po raz pierwszy dowiedziałeś się, jeszcze jako czynny piłkarz, że masz chorą nerkę i że będzie potrzebny przeszczep? O, to tak, powiem szczerze, że to tak jak lekko mi się nogi ugięły, bo z dnia na dzień stałem się inwalidą, że na przykład dostałem informację: panie Onyszko, ma pan chore nerki, one w ogóle nie pracują, wymagane jest od razu przeszczep nerki. Na dzień dzisiejszy musi się pan dializować, czyli co? Czyli nie możesz grać wyczynowo, uprawiać sportu. A miałem dopiero 36 lat, uważam, że jakbym był zdrowy, to jeszcze bym grał, bo byłem naprawdę w dobrej formie, bardzo dobrej formie. No i to tak życie przewróciło się do góry nogami, mówię, z dnia na dzień, nie? I trzeba było sobie zdać sprawę z tego, że w momencie, kiedy się dializujesz, to już nie grasz w piłkę, ale też co drugi dzień musisz być w szpitalu i się poddać dializie. I tak nagle patrzysz z perspektywy tak na tych ludzi, którzy chodzą, nie? I tak powiem szczerze, że im zazdrościłem takiego normalnego życia, nie? Że normalnie chodzili do pracy, mogli się napić kawy, mogli się napić wody, ile chcieli, a w pewnym momencie mi to zostało ograniczone. Nie można przyjmować żadnych płynów za dużo, bo muszą ludzie wielokrotnie nie zdają sobie sprawy i nie wiedzą, że w momencie, kiedy nerki przestają pracować, nie oddajesz moczu, nie? Czyli w ogóle wszystko, co wypijesz i zjesz, zostaje w tobie i dlatego się dializuje, żeby to po prostu dializa musi to ściągnąć z ciebie całą wodę, nie? Także to było straszne, ale dałem tydzień sobie, po tygodniu się tak pozbierałem, przemyślałem to wszystko i udało się. Ty byłeś wtedy tuż po podpisaniu kontraktu z Polonią Warszawa, 2-letniego kontraktu. Józef Wojciechowski, który był wtedy właścicielem klubu, stwierdził, że jego zdaniem doszło do wyłudzenia, że próbowałeś go oszukać. On trochę nie dowierzał w to, że podpisując kontrakt nie wiedziałeś jeszcze o swojej chorobie. Jakiś czas później przestał płacić Ci pieniądze jako właściciel Polonii Warszawa. Powiedz, czy Ciebie bolało to, co on opowiadał na Twój temat w mediach? Nie, to wiadomo, Józef Wojciechowski to jest specyficzny człowiek, ale z perspektywy czasu ja nie mam do niego żadnych pretensji. Niepotrzebnie to, żeśmy tam gdzieś i ja, i on gdzieś tam się udzielali w gazetach, w telewizji i dyskutowali na temat, czy był ważny kontrakt, czy nie był ważny kontrakt. Ja grałem za granicą. Dla mnie to jest coś takiego, że przychodzisz do klubu, każdy klub ma obowiązek Ci zrobić badania i podpisujesz kontrakt. Nie zrobiła tego Polonia Warszawa i potem miała do mnie nieuzasadnione pretensje. Ja sobie nie mam absolutnie nic do zarzucenia i stało się jak to. Niepotrzebnie tylko się stało to, żeśmy potem gdzieś tam w gazetach opowiadali o tym. Nie? Trzeba było się spotkać, wypić po dobrym drinku, podać sobie ręce, podziękować za współpracę i na pewno by to było z korzyścią dla obu panów. Chociaż ten kontrakt został później rozwiązany. Tak, no był rozwiązany, ale był rozwiązany, nie był rozwiązany, bo sprawa była w sądzie w PZPN-ie i ja tą sprawę wygrałem. Klub musi zapłacić całą sumę, ale nie ma klubu, także nie ma co płacić. Dawcą nerki początkowo miał być Twój brat, później Twój ojciec, później Twój wujek. Niestety wszyscy jako dawcy zostali odrzuceni przez lekarzy ze względów medycznych. Czy miałeś wtedy takie momenty załamania, momenty zwątpienia, że to oczekiwanie na nerkę może potrwać jeszcze kolejne lata, a może w ogóle nie będzie takiego dawcy? Oczywiście, że miałem, no bo ja cały czas miałem to przed oczyma, że jeszcze wrócę do piłki nożnej, że chcę grać jeszcze, nie? I bardzo chciałem już tą nerkę dostać, już chciałem po prostu, żeby ona została przeszczepiona. Pół roku bym odczekał i zaczął normalnie treningi i wrócił do piłki nożnej. Były zwątpienia, czy było załamanie? Nie, nigdy nie załamałem się, ale rzeczywiście były momenty, w których mówię, myślałem sobie, że coś jest. Jak to wszystko będzie, ale szybko się z tego podnosiłem.
i sobie wmawiałem, obierałem sobie następny jakiś cel, do którego muszę dążyć i który muszę osiągnąć. I to było tak, potem się już pogodziłem, że muszę się dializować, ale cały czas miałem to, że ten telefon do mnie zadzwoni. Cały czas z tą myślą żyłem. I ile? Dwa i pół roku o godzinie 22 wieczorem zadzwonił ten telefon. No i to była szczęśliwa informacja. No tak, no. Już dostałem informację wieczorem, że muszę jechać do Szczecina. Musiałem jeszcze pojechać szybko, podać się badaniom tutaj w Warszawie. Krew różnego rodzaju, musiałem podpisać dokumenty, jeszcze prześwietlenia klatki piersiowej. No i gdzieś chyba o 12 w nocy wyjechałem do Szczecina po to, żeby się poddać przeszczepowi nerki. Wszystko się udało, także jestem bardzo szczęśliwy i dziękuję tej pani, jak mogę, przy okazji, że w ogóle całej rodzinie, że pozwoliła na to, żeby ktoś oddał swoje narządy, żebym ja po prostu mógł żyć. Tak, tak bardzo dziękuję. Kiedy leżałeś w szpitalu, spotykałeś się różnych ludzi, którzy mieli bardzo różne, często poważne problemy ze zdrowiem. Czego nauczyły Ciebie te znajomości, te długie rozmowy z tymi osobami? No, powiem szczerze, że niektórzy ludzie naprawdę cierpią. Jak ja się napatrzyłem, jak co robią właśnie, co robią na przykład dializy z ludzi, nie? Co, jak ludzie cierpią w szpitalach z powodu innych chorób, to naprawdę taki normalny człowiek, który nic mu nie dolega, nie? Powinien codziennie rano wstawać i dziękować Bogu, że ma takie życie, jakie ma, naprawdę, bo ludzie, nawet ludzie normalnie nie zdają sprawy, jak ludzie cierpią, nie? Nawet nie chcę o tym rozmawiać, bo to napatrzyłem się, ja jak tylko przyjeżdżam do, się śmieją już panie lekarki ze mnie, jak ja tylko przyjeżdżam do szpitala i gdzieś tam mogę, muszę się tam na jakąś kontrolę położyć na 2-3 dni, to ja chodzę od pierwszego dnia do trzeciego i codziennie się pytam, że chcę jechać do domu i cały czas ich, bo ja po prostu nie chcę tam być, źle się tam czuję i jak najszybciej chcę stamtąd uciec, nie? Oczywiście opieka jest bardzo dobra, ale nie chcę na to wszystko patrzeć, bo to mimo wszystko gdzieś jest jakieś takie, wiesz, dołujące, nie?